trudne tematy. Nieraz każemy Panu Bogu zmierzyć się z naszymi trudnymi tematami, zadając Mu pytanie: Panie Boże, czemu? Panie Boże, dlaczego? Panie Boże, dlaczego jest tak, a nie inaczej? Dzisiaj Pan Bóg każe nam zmierzyć się z trudnym tematem. Dzisiejsza Ewangelia zadaje nam pytanie: dlaczego nie Jezus? Posłuchajmy fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii według świętego Jana w 5 rozdziale. Od 39 wiersza począwszy, Pan Jezus mówi tam takie słowa. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeżeli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zadaje faryzeuszom pytanie: dlaczego nie ja? Dlaczego nie chcecie zobaczyć tego, że Pismo, Mojżesz, prorocy, to co my nazywamy Starym Testamentem, Stare Przymierze, mówi właśnie o mnie, o Jezusie z Nazaretu, o tym, że On jest Mesjaszem. Dzisiaj to pytanie pozostaje aktualne dla nas. Dlaczego nie ja? Człowiek poszukuje sensu swojego życia, poszukuje szczęścia, poszukuje sensu swojego istnienia. Dlaczego więc tak wielu ludzi unika Jezusa? Dlaczego tak wielu ludzi mówi, z chrześcijaństwem nie jest mi po drodze? Dlaczego tak wielu ludzi mówi, będę szukał gdzie indziej. Jezus to nie dla mnie. Pan Jezus mówi, szukacie obok. Mylicie się, błądzicie. Przyjdźcie do mnie, pójdźcie spracowani, obciążeni, poszukujący, szczęśliwi i nieszczęśliwi, radośni i smutni. Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpowiedź na wasze nurtujące was pytania, na wasze poszukiwania. Ja wychodzę wam naprzeciw. Chcę dać wam odpowiedź. Chcę dać wam prawdę, bo ja jestem drogą i prawdą i życiem. To prawda, że człowiek najlepiej czuje się we własnym sosie, a Jezus człowieka z tego własnego sosu wyławia i pokazuje mu go takim, jakim jest. Pokazuje nam, nas samych, takimi, jakimi jesteśmy. To jest trudna konfrontacja. Konfrontacja z samym sobą, konfrontacja ze swoją rzeczywistością, ze swoją grzesznością, ze swoimi sukcesami i porażkami. Ale Jezus mówi, to jest właśnie droga do prawdy i to jest droga do szczęścia, to jest droga do spełnionego życia. Szukacie, nie szukajcie obok, szukajcie w Chrystusie. Życzę błogosławionej refleksji nad Bożym Słowem, w którym znajdujemy prawdę o sobie samych i prawdę o Chrystusie.